Zapraszamy grupę historyczną Ratosza, żeby była to z nami towarzyszyła. Naszym gościem jest pan Henryk Kończykowski, pseudonim Kalicz, żołnierz. Niezwykła postać, bohater, żołnierz kasterskiego batalionu Armii Krajowej Zośka, który przeszedł cały szlak bojowy w powstaniu zgrupowania od woli po czerniaków. Można by tutaj by wiele o panu Henryku opowiadać, bo jego życiorys jest niesamowity, ale dzisiaj właśnie skupimy się na powstaniu warszawskim. Chciałbym, żeby państwo usłyszeli o tych sierpniowych dniach, o tych wrześniowych, o tym czekaniu na powstanie, o tej walce, o chodzeniu kanałami. Chciałbym, żebyśmy się po prostu przenieśli o te 70 lat wcześniej i pana Henryka posłuchali. Ja nazywam się Jarosław Wróblewski i miałem taką wielką radość napisać książkę o panu Henryku pod tym zeszkodnic. Z tego się bardzo cieszę. No, powstanie dla mnie to najważniejszy okres mojego życia. Przecież przed powstaniem przeszło 4 lata, żeśmy się przygotowywali do powstania. Żeśmy żyli myślą o powstaniu. Także powstanie to było, można powiedzieć, uwieńczeniem mojego życia. Także to z pamięci nigdy się nie wymarzy. Nawet najdrobniejsze szczegóły się pamięta. Ten czas czekania na powstanie. Czy powstanie musiało wybuchnąć, bo nieunikniono? Jak pan na to patrzy? Według mnie nie było innego wyboru. Powstanie musiało być. No z kilku względów. No, panowało nastrój. Nastrój taki, że właściwie wystarczyło mało i czyść jakieś strzelanina, czy jakieś... No nie już powstanie by wybuchło. Także jeżeli nawet nie byłoby rozkazu na wybuch powstania, to i tak powstanie by wybuchło. A z drugiej strony trzeba pamiętać jeszcze, że przecież jeszcze Niemcy nie darowaliby mieszkańcom Warszawy, bo mieszkańcy Warszawy nie zignorowali zarządzenia niemieckie. Niemcy mieszkańcom Warszawy kazali stawić się do budowy fortyfikat i 100 tysięcy, wyznaczyli 100 tysięcy mieszkańców. Z tych mieszkańców nie zgłosił się nikt, więc Niemcy nie mogli tego darować. A z drugiej strony, jakby nie było powstania, to Związek Radziecki, Stalin, by miał otwarte wrota do aresztowań, bo wtedy by udowadniał, że Armia Krajowa tylko była stworzona przez Niemców dla pomocy Niemcom. No i trzeba z Armią Krajową walczyć. Także też pełne obozy, pełne gułagi były dla chłopców. Także według mnie, nawet gdyby powstania nie było, to ludności może by zginęło tyle samo, co powstanie. A jeżeli chodzi o samo zniszczenie Warszawy, to na pewno Niemcy broniliby się w Warszawie i zniszczenia nie byłyby mniejsze niż po powstaniu. Warto też dodać, że radiostacja Moskwa, a także Kościuszko, która była taką trumną propagandową Związku Patriotów Polskich, namawiały do powstania. Było przecież te słynne słowa, że milion warszawiaków ma ruszyć do walki z Niemcami, czy Warszawa ma utorować drogę przez Wisłę Armii Czerwonej, więc też trzeba o tym pamiętać, że
z drugiej strony było walczcie z Niemcami, nie bądźcie biedni, ale Stalin nie pomógł, zostawił Warszawę osamotnioną. Ale tak wracając, panie Henryku, ten dzień 1 sierpnia, jak to wyglądało? A to był dzień taki wyczekujący, bo już od rana wiadomo było, że właściwie chyba już dłużej zaraz będzie powstał. Tam wszyscy na to liczyli. I zresztą to było miasto 1 sierpnia rano, przed południem, to było zupełnie inne miasto niż normalny dzień. To był inny ruch zupełnie na ulicach. Także w ogóle nastrój był wszyscy taki oczekujący, coś się wydarzy. No i gdzieś po południe dopiero dostaliśmy rozkaz na pozycje wyjściowe. Bo trzeba powiedzieć, że byliśmy poprzedniego nawet 2 dni razem z koszarami już. Także tylko mieliśmy w ostatnim momencie już zająć jakieś pozycje wyjściowe. I z tych koszarowanie długie też nie można było przeciągnąć. Także to musiało też jakoś się rozwiązać. Wy na powstanie czuliście się gotowi? Byliście na to, do tego przygotowywani, szkoleni, mieliście... Tak. No, właściwie, jeżeli chodzi o początek powstania, to był entuzjazm. No i jeszcze, co trzeba powiedzieć? Gdzie żeśmy poszli, tam żeśmy zwyciężali. Najpierw żeśmy zdobyli szkołę w Koszary, Świętej Pinii, później szkołę na ulicy Spokojnej, gdzie były koszary. Później Niemców wyrzuciliśmy z cmentarzy żydowskich, z Ewangelickiego. No i a zdobyliśmy przecież 2 czołgi niemieckie. Także powiedzmy, to był sukces za sukcesem. Żeśmy w ogóle, powiedzmy, byli wyufrowani. No i uprowadzenie to było wielkie zdobycie obozu koncentracyjnego, który właściwie praktycznie Niemcy byli tak pewni, że teraz nie można zdobyć tego obozu. Był broniony przecież przez najlepsze oddziały SS. No ale niestety, już gdzieś około chyba 8, 9 sytuacja się zmieniła. Front wschodni się zatrzymał i z frontu wschodniego zaczęły napływać wojska frontowe. Obóz Gęsiówka, czyli obóz koncentracyjny Podobóz, KL Warszał, o którym znamy to z historii, to był obóz, w którym byli przetrzymywani Żydzi. Tak. I wy uwolniliście 348 Żydów. Tak. I to też można powiedzieć w akcji bardzo dobrze zorganizowanej, nie? Niech pan powie o tym zdobyciu Gęsiówki, bo to było jednak wielkie zwycięstwo. Tak, 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 bardzo zorganizowana. Przede wszystkim, gdybyśmy nie wiedzieli, co tam jest, bo obóz był otoczony bardzo wysokim murem, 4-metrowym. A za tym murem były zmyszki i bunkry niemieckie. Także tylko mogliśmy wiedzieć, co jest ponad za tym murem. A co na terenie, żeśmy nie wiedzieli. Ale nasz wywiad dokładnie rozeznał sytuację. I przed samym dotarciem była odprawa i właściwie wyznaczone było dokładnie to, co ma robić. Także to był ciekawy, już nie będę dokładnie przez długie opowiadanie same zdobycia, ale w każdym razie podczas samego natarcia i zdobycia do tego obozu nie padł ani jeden rozkaz, bo tak wszyscy wiedzieli, co mają robić. No i zostali uwolnieni ci Żydzi, a Żydzi byli pewni, jak usłyszeli te pierwsze strzały, że właściwie, że to dla nich, że już kres, że już Niemcy zaczęli rozstrzeliwać. Dopiero żeśmy otworzyli baraki, spódek, byli zamknięci w tych barakach,
to była wielka radość, bo właściwie z powrotem wrócili do życia. Pan był tam, na tym, w tym obozie, na Wieżyczce i też pamiętam, jak Pan opowiadał, że Żydzi zrobili, ustawili pluton egzekucyjny, że... Aha, to później. Możeśmy wzięli do niemoli tej obsługę niemiecko tego obozu. No i dowództwo zdecydowało, że niech sami więźniowie osądzą. No i żeśmy, jest większość z tych z obsługi, że nie skazali ich na karę śmierci. Żeśmy dali tym Żydom broń i to już oni załatwiali wszystko, rozstrzelali tych SS-manów. Po wojnie pan Henryk był tam więziony, dlatego że z Mięsiówki zrobiono obóz NKWD, a później był tam takie biuro projektowe. Mówię o Barku, tak, że w Mięsiówce, że pana koledzy z Ośli, 6 osób z Ośli było więzionych właśnie w tej Mięsiówce, więc taka sytuacja no, bardzo, bardzo smutna, można powiedzieć, że żołnierze, którzy walczyli o ten obóz, byli jego więźniami, którzy wyzwalali de facto. Ja też zdobywałem ten obóz, a później byłem więźniem w tym obozie. I też te zwyżki były. I jako więzień patrzyłem na te zwyżki. I sobie przypominałem, że ten świat na tych zwyżkach był i patrzyłem z góry. A teraz jestem więźniem. No ale takie były czasy. Taka nam przyszła Polska. Wracamy do walk na wolno. Ta sytuacja, bo są zwycięstwa, wygrywaliście, ale Niemcy się zaczęli przegrupowywać i nowe dywizje po prostu umocnili się. To ściągnęli przede wszystkim całą dywizję Wilhelm Magiera. To był SS. Wszystko i to SS bez tego najgorszego gatunku. Bo członkowie tej dywizji to byli za coś skazani. Za jakieś kradzieże, za jakieś pozwoje i tak dalej. I zamiast siedzieć w więzieniu, to służyli właśnie w dywizji SS. No i nie pozwalali na morderstwa, właśnie na kradzieże, rabunki. Także to byli taki bezwzględni ludzie. No przecież wymordowali. Oni przeszli przez wolę i wymordowali 50 tysięcy na samej woli ludności cywilnej, tak? Więc to byli nasi główni przeciwnicy, to właśnie ta dywizja i później druga dywizja pancerna SS Hermann Göring. To było z frontu z tej wschodniego ściągnięty. I to byli nasi przeciwnicy. Z tym, że liczebnie nas przeważali znacznie. A jeżeli chodzi o sprzętowe, to bez porównania. Nie mieliśmy obrony przecież ani przeciwlotniczej. Oni mieli pociąg pancerny na woli z bardzo ciężkimi działami. Później artylerię rozmaitych, że tak powiem, rodzaju. Ale mieli też również tą rakietową broń, co myśmy nazywali to szafami albo krowami. Bo jak się one wyszli jak podpalane rakiety, to taki jak beczenie krowy się odbyło głos. Także tutaj była przewaga duża. Walki na woli miały takie znaczenie dla powstania, że wytrzymając tą ulicę Okopową, pozwoliliście, że powstanie okrzepło w innych dzielnicach. A, tak. Że to było dosyć jakby strategiczna... Bo tu trzeba powiedzieć, że dowództwo dobrze przewidziało. Przewidziało, gdzie Niemcy uderzą, gdzie Niemcy muszą zrobić sobie przejście przez Warszawę. I wiadomo było, że muszą tutaj przez Wolę, później przez Stare Miasto, czyli mieć połączenie przez dzisiejszy most, ten dawniejszy to most Kerwedzian, przez ten most
drugą stroną Wisły. I tak zresztą było, że Niemcy uderzyli tylko na Wolę, a w innych dzielnicach nie było w ogóle żadnych działań. Także te inne dzielnice mogły się przygotować spokojnie i zorganizować samoobronę. Skąd się wzięły w powstaniu panterki charakterystyczny wasz ubiór, zwłaszcza ubiór Radosława? Bo duże magazyny, nie tylko dla Warszawy, ale dla dużego obszaru wojskowe były na stawkach. I tam w tych magazynach były remontowania. I między innymi właśnie panterki i inne, że tak powiem, te, jak szelki, jakieś tam szalejki te wojskowe i tak dalej. Czyli pełne remontowanie. Takżeśmy sobie remontowanie wzięli od Niemców. Właśnie w tych magazynach. To był magazyn zdobyczny też. To właśnie w pierwszych dniach, jak te były zdobyte, żeśmy zdobywali teren, to między innymi właśnie te magazyny na stawkach. A mieliście taki dylemat, że zakładacie jednak niemieckie mundury, czy nie było takie? Nie, to niemieckie mundury. Żeśmy zakładali panterki, czyli powiedzmy, to nie był mundur taki, jak Niemcy chodzili, tak? Oni owszem, na wnętrze tak może byli, ale nie byli, że tak powiem, odziani na co dzień, tak? Więc właśnie tak nie mówiły to, że niemieckie, tak? A z drugiej strony, te panterki były bardzo wygodne, bo właśnie przy tych gruzach, no tu widać, tak, że bardzo maskują. Także to nie były wygodne i dobre. Bo wy wyglądaliście, można powiedzieć, jak Niemcy. Hełmy, panterki, pasy, szalinki. I to było plus i minus. Plus, bo też tam byli z rosyjskich w służbie niemieckiej, a Niemcy byli gdzie pasowca rosyjskiej. Brona, tak. I bardzo często brali nas za Niemców. I to też my wykorzystywali, tak. Bo ci się Niemców też bardzo bali. No. I zawsze, jak zobaczyli nas, Germany, to się podchodzili i wtedy mogliśmy im broń zabrać i tak dalej. Panie Henryku, taka symboliczna scena jest w Pana życiu, jak na ulicy Spokojnej, jak ginie Kuba Okolski. Tak. Proszę opowiedzieć to. Kim był dla Pana Kuba też? No Kuba. To był przede wszystkim dowódca. Naprawdę bardzo dobry, lubiany. To był dowódca i jednocześnie przyjaciel, kolega. On był kilka lat starszy ode mnie. No, bardzo dobry człowiek. My byliśmy życi bardzo. Mówię, cały pluton był żyty z sobą, bo to wszystko byli koledzy jeszcze ze szkoły, jak to się mówi, z jednej ławki, tak. No i przyszedł dzień, już koniec wojny. I nas wystarczyli do ubezpieczenia, wycofania, że jak oddziały się wycofali z wojny, czyli ubezpieczać te wycofania. No i niestety do nas rozkaz trochę przyszedł za późno. Praktycznie nie mieliśmy możliwości, żeby się jakoś, powiedzmy, w całości wycofać, bo byliśmy praktycznie już okrążeni przez Niemców. No i pierwsi, i Kuba jako dowódca, a żeśmy przytrzymaliśmy posterunek na ulicy Spokojnej, i to był właśnie ostatni, przedostatni był Spokojny, a później Szkoła Świętej Pitury Przeokopowej. Jeśmy musieli przejść do tej szkoły na Przeokopowej. Ale Niemcy byli ze wszystkich stron już. Także tylko było wolne pole, czyli kartoflisko. I można było przez tylko przejść te kartoflisko, czy przeszukać. No i Kuba pilnował, żeby wszyscy poszli, jak i poszedł jako ostatni. Ale już jako ostatni, już
tamto wszystko już było, że tak powiem, zajęte prawie przez Niemców. No i Niemcy otworzyli na nich ogień i Kuba zginął. Jeszcze zostało tam 5 kolegów i że 5 kolegów nie mogli się już wycofać. Ale obok tej szkoły na Spokojnej było złomowisko samochodów Zakładu Oczyszczania Miasta. To były te śmieciary. I oni wpadli na pomysł, schowali się w tej śmieciarce. I Niemcy zajęli teren cały i do śmieciarek ich nie zaglądali do środka. Przesiedzieli do nocy. W nocy wyszli, przedostali się na cmentarz żydowski. Tam przesiedzieli następny dzień, a później proszę sobie wyobrazić, przez wolę, przez wszystkie posterunki niemieckie doszli i wyszli poza teren Warszawy, tutaj koło Błonia, koło Lesznowoli, doszli do Puszczy Kampinoskiej. Przez Puszczę Kampinoską dostali się na Żoliborz, a Żoliborza kanałami do nas doszukowali na Stare Miasto. Czyli odległość od powiedzmy ulicy Spokojnej do Placu Kraśnickich jest nie taka duża. Można przyjść 10 minut na 15, a oni szli prawie 2 tygodnie. Ale dotarli. Panie Henryku, tam śmierć poniosła też taka dziewczyna, Magda. To była moja znajoma jeszcze sprzed wojny. Bardzo miła, śliczna dziewczyna. To była koleżanka nawet z jednej klasy, z moją bratową. I później na studiach medycznych też razem były. No i myśmy często właśnie się przed wojną widywali, bo to jak to były przed wojną, takie były liczownicze użytku organizowane, czyli szkoły, żeńska szkoła i męska szkoła i razem taką wieczornicę się wędzało. I to były tańce, zabawy oczywiście, ale po prostu nie było na tych. No i właśnie też na tych wieczorniczach żeby się było. Co prawda, ona mojej bratowej bardzo nie lubiła i mnie trochę dokuczała bratu. Jak mi się coś nie udało, to ona zawsze mówiła, no nic dziwnego, jak to tak ma taką bratową, to nic dziwnego, że to nie wychodzi. No i właśnie też to muszę powiedzieć, no chyba był dzień czy dwa dni przed jej śmiercią. I na cmentarzu żydowskim żeśmy mieli stanowisko. A to był taki dzień trochę, właśnie dzień, to była noc już, taki trochę mrzysty. Trochę taki maleńki deszczyk padał. No więc ja chciałem schronić się przed tym deszczykiem i znalazłem drzwi i kilka deszek. I tak postawiły ob ten mur cmentarza. I było zupełnie tam przyjemnie. Bo tym nie było, nie tak powiem, wilgotna. I ona przychodzi, zobaczy, i gdzie to dla niej tutaj też może być miejsce, czy się zmieści. Ja mówię, proszę bardzo. Usiadła. Siedzimy, cisza jest. Od czasu do czasu gdzieś tam jakiś szał padnie. Bo to Niemcy przeważnie w nocy nie atakowali, tylko bronili się. I ja się jakoś tam nogą ruszyłem, jedna deska się obsunęła. I Magda mówi, on przerwa nie Magda, jak to ma taką bratową, to nawet deski porządnie nie potrafi umocować. Ja się wtedy pierwszy raz na nią w życiu zdenerwowałem. I mówi, Magda, jak się nie podoba, to zwierzę. No weź się,
a ona się nic nie rusza. Jak ja tą tyradę skończyłem, to jak to ma taką bratową, to i na żartach się nie zna. No i dzień czy drugi dzień niestety zginęła. I zginęła jak? Zginęła oparta o moje ramiona. No, dla mnie to było jedno z większych takich przemyśleń. Że tutaj była oparta o mnie i umierała. I ja nie wiedziałem. A jeszcze gorzej, bo to już było ostatnie wycofanie. Tak trzeba było pod ostrzałem przelecieć na drugą stronę ulicy Okopowej, a Niemcy już byli tutaj, tak powiem, na ulicy Okopowej, od strony cmentarzy, byli już na Niemcy byli i wpadli ogień po ulicy. No i przez skok, przez tą ulicę, a ten wypadł po kolei. I myśmy czekali, właśnie z Magdą, i ona tak się na mnie oparła. Ja myślałem, że ona jest zmęczona, że chce spać. I nawet takie ranie poprawiłem. A ona umiera. Bo nie zauważyłem przed tym, jak żeśmy szli, miała w plecach odłamek już i krew ukończyła. I my musimy już iść, ja ją będę tak wiedział. Ja patrzę, nie żyję. I proszę Państwa, i tą koleżankę, przyjaciółkę, można powiedzieć, od wielu lat musiałem ją zostawić. Bo nie było możliwości ją zabrać do starej nacji. Ją tylko ułożyłem na ławce i pozostawiłem. To było może taka jedna z takich dla mnie bardziej do przeżycia śmierć. No później właściwie wszyscy moi koledzy po kolei. Przejście na Stare Miasto. Woli już nie dało się bronić. 12 tak. Przechodziliście, tak? No przychodziliśmy. Przychodzimy na Stare Miasto. A tu powstania nie ma. Szyby w oknach. Ludzie sobie chodzą. Zupełnie inny świat. Tutaj z takiego piekła żeśmy się wydostali. I dostaliśmy się właściwie do zupełnie miasta, które w ogóle wojna nie obejmuje. No, właśnie wtedy, następnego dnia, jak żeśmy przyszli, to było dużo to na taka defilada i na plaż. Na czym polegała specyfika Starego Miasta? Na specyfika walki? Specyfika była to, że były budynki. Stare budynki. Więc na przykład tutaj, od naszej strony, co myśmy bronili, to były dwa takie ośrodki. Jeden to był budynek papierów wartościowych, solidny budynek, który nawet ciało, czołgi, nawet bomby lotniczego nie mogły rozwalić. To był solidny budynek. A tutaj na rogu, tak powiem, z drugiej strony, jak się przy wiecie, ruinie getta, był szpital Jana Bożego. To były budynki te stare, mocne, ale niestety lotnictwo dało radę je zupełnie rozbić. A jeszcze trzeba powiedzieć w tym szpitalu, jak żeśmy przyszli, to wszyscy chorzy byli. To był szpital dla nerwowo chorych. A obsługi nie było. Więc sobie można wyobrazić, jak myśmy się czuli wśród tych chorych ludzi. No i niestety większość tych chorych zginęła. Na przykład już koniec. Ostatni, że tak powiem, ten budynek się wali i dach
sufit budynku się pali. A my jeszcze stoimy na swoich posterunkach, a tutaj są te hali, są łóżka i leżą ci chorzy na tych łóżkach. I rozmowa między tymi chorymi. A widzisz, tutaj się ogień na górze jest. A drugi mówi, a to nam będzie ciepło. A my tylko patrzymy na to, żeby wytrzymać do ostatniego momentu, bo to zaraz się zorganizowali. I też musieliśmy uciekać, a tych chorych zostawić. Więc mówię, to były tragiczne chwile powstania.